Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym filmie. Czuję jednoślad zanim zepsujesz, a dzisiaj no może nie o jednośladach, ale o takich rzeczach jak agregaty prądotwórcze, ponieważ zaczęliśmy się też zajmować naprawą takich rzeczy. Film tak może z dupy strony zaczęty, bo na prośbę klienta zaczęliśmy ten film nagrywać teraz, bo zadzwoniliśmy z kosztorysem do klienta, stwierdził, że jeśli da radę, to prosił o zrobienie filmu. Więc jest to już rozebrane, moi drodzy. Jaki był problem? Nie chciał odpalać się na agregat, jak widzicie, jest to silnik dwusuwowy. No i nie odpalał. No to wyczyściliśmy gazik, który był po prostu zabrudzony bardzo. Nie odpalał. Zdjęliśmy koło magnesowe, sprawdziliśmy uszczelnienie, jest ok. Iskrę mamy. No i okazało się, że chyba z tej strony gdzieś jest przedmuch, bo silnik w ogóle nie ciągnął. Okazało się, że zymerynk tutaj wydmuchał. Myśmy go już wyjęli po to, żeby po prostu ten uszczelniacz wymienić na nowy. Ale widzę, że tutaj łożyska też są w środku brudne. Takie chyba przypalone, więc wymienimy je też na nowe. No i tak to wygląda, widzicie, niestety. Odpalenie dwusuwa bez uszczelnionego dołu silnika jest niemożliwe. Więc rozbiorę ten silnik teraz na dwie części. Zobaczymy, jak to wygląda w środku, co z tymi łożyskami się dzieje. Także wyjęliśmy wał. Jak widzimy, wał kormowy jest, tak wygląda. Powiem wam tak, szukaliśmy tłoka, niestety tłoka nie dostaniemy. Ale ten silnik ma nawet niezłą kompresję, więc wyczyścimy to wszystko. Ten silnik bardzo długo stał. Więc może tylko dlatego to jest takie brudne. Widać, że to troszkę spalone. Standardowy tłok ze skutera nie będzie pasował, ponieważ tu jest chyba 8 mm stworzeń. Tutaj mamy regulator obrotów odśrodkowy. No i oczywiście zobaczcie, jak to wszystko w środku tutaj wygląda. Wszystko jest strasznie brudne, musimy to wyczyścić, włożyć do myjki ultradźwiękowej i po prostu wszystko trzeba wymyć. Łożysko jakieś zatarte. Nowe uszczelniacze założymy. Będzie to śmigało jak nowe. Dobra, to my to wrzucamy do mycia i będziemy składali potem. Poza tym zobaczcie, kochani, jaki nagar jest w cylindrze na układzie wydechowym, na kolektorze wydechowym, wylotowym. Trzeba to wszystko wyczyścić, to musi być gładkie, ponieważ no, jeśli mamy takie chropowate powierzchnie i tak głęboko chropowate, bo to widać, że to aż palec nie wchodzi, to silnik po prostu traci swoją wydajność, no i jest nieefektywny, dlatego się grzeje, przegrzewa i tak dalej, i tak dalej. Cylinder zostawimy, ja tylko zrobię na nim lekką siatkę, żeby tej gładzi takiej nie było, bo musicie pamiętać, że jeśli ten cylinder znowu jest za gładki, no to znaczy nie jest źle, bo jest dotarty, ale zrobimy troszeczkę siatki, żeby po prostu to się znowu lekko dotarło i będzie ok. Poza tym nagar na głowicy również jest taki dosyć srogi, więc wszystko tutaj ładnie wyczyścimy w myjce ultradźwiękowej. No i będziemy składać z powrotem, no. Założymy nowe łożyska, uszczelniacze, jak wcześniej już mówiłem. Myślę, że nam to odpali, a musi, no nie ma siły. Zobaczymy potem, jak to wszystko działa. Pokażę wam po kolei może elementy, z których się składa taki agregat prądotwórczy. To jest akurat taki, jest wirnik, to jest taki jakby powiedzmy alternator, ale głównie to jest prądnica prądu przemiennego 230 V. I to jest, moi drodzy, wirnik samowzbudny, tak zwany, ponieważ nie ma tutaj szczotek. W agregatach prądotwórczych o większych mocach mamy zamontowane szczotki, takie dwie bieżnie, jak na alternatorze samochodowym, jak w alternatorze samochodowym, gdzie jest podłączane napięcie 12 V, czy tam odpowiednie napięcie, żeby z kolei wytworzyć odpowiednie pole magnetyczne, odpowiedni magnes, żeby z kolei ten magnes mógł wytworzyć prąd w tym oto stojanie. Zobaczcie, w takim stojanie pracuje w środku ten wirnik i wytwarza nam prąd elektryczny o napięciu 230 V. Oczywiście prąd przemienny. Tak to wygląda. Złożymy to wszystko potem z powrotem. To akurat jest wszystko sprawne, bo to widać gołym okiem, nic nie jest popalone, nic nie jest pozrywane, poprzecierane. Więc podejrzewam, że będzie wszystko ok. Dobra, to my się zabieramy za czyszczenie tego
i wracamy, jak już będziemy mieli wszystkie części skompletowane, wyczyszczone, będziemy składać z powrotem. Tak, moi drodzy, mamy wszystko wyczyszczone, jak widzicie, wszystko mamy czyściutkie teraz. Widzieliście to w poprzednim ujęciu, jak to było wszystko brudne z nagarów, z nalotów. Wszystko wyczyściliśmy. Wał korbowy czyściutki jak łza. Na szczęście jest sprawny, nic mu tutaj nie dolega. Zobaczcie, jak nowy. Głowica. Wszystko czyściliśmy w ultradźwiękowej myjce. W temperaturze 80 stopni. Cylinder przehonowałem, wyszlifowałem honownicą, żeby pozbyć się jakichś nagarów i nierówności. Jest w dobrym stanie, nie będziemy go wymieniali. Kanał wylotowy spalin również wyczyściłem, ponieważ tu było tyle nagaru, że ograniczało już nieco wylot tych spalin na zewnątrz. No i oczywiście sam tłok też został wyczyszczony. Jest jak nowy. Luz tłoka jest odpowiedni, także jest wszystko w najlepszym porządku. Musimy teraz wprasować nowe łożyska. Wprasujemy nowe uszczelniacze. Zamkniemy silnik do środka. Przepraszam, złożymy silnik w całość i będziemy kontynuowali montowanie reszty, żeby to potem sprawdzić, czy to pracuje. Ok, dobra, to ja się zabieram do pracy. Jak zawsze przy montażu takiego silnika, przy składaniu pamiętać trzeba, żeby posmarować łożyska olejem, w którym będą smarowane, to znaczy w tym wypadku do silników 2T. Powiem szczerze, nie jest to konieczne przy montażu tak do końca. Nie jest to regułą, ponieważ silnik, który zaczyna pracować, od razu przepukuje to łożysko mieszanką paliwa z olejem, więc już jest automatycznie smarowane. Ale profilaktycznie, lepiej dla bezpieczeństwa to sobie zrobić, będzie prościej. Jedno i drugie łożysko oczywiście już wcześniej nasmarowałem. Teraz mamy tutaj taką troszeczkę, no może nie zagwózdkę, ale musimy założyć tutaj regulator obrotów, który tutaj jest taki odśrodkowy. Jak to działa? Podczas nabierania obrotów przez silnik ciężarki rozchylają się i naciskają ten pierścień, widzicie? Zobaczcie. To się jakoś fachowo nazywa, nie zgłębiłem wiedzy. I naciskają przekazuje po naciśnięciu na ten wodzik taki. No i automatycznie zmniejsza gaz, żeby wyregulować. Ten gaz można wyregulować, że tak powiem, te obroty silnika można wyregulować taką śrubą, która tutaj jest do regulacji tych obrotów. Więc trzeba ustawić tutaj tak obroty, żeby napięcie na generatorze wynosiło 230 V. Dobra, ja się biorę za montaż tego wału. Oczywiście ja zawsze montuję wał w ten sposób, że wprasowuję sobie łożyska do karteru, a potem lekko nagrzewam łożysko opalarką i wkładam wał i on sobie tutaj siedzi. Na pewno to łożyskom nie zaszkodzi, nie ma się czego obawiać. Drugą sprawą jest to, że na końcu założymy sobie uszczelniacze, ponieważ gdybyśmy teraz uszczelniacz założyli, mogłoby dojść do wywinięcia tego uszczelniacza, ponieważ no te wał, jak wiecie, trzeba włożyć szybko, gwałtownie, żeby po prostu się nie zacisnęło to łożysko na wale, ponieważ wał mamy zimny, ciop wału mamy zimny tutaj, no i może automatycznie dojść do tego, że po prostu ten wał korbowy wychodzi łożysko, ono się zaciśnie, nie do końca dobijemy, więc cały proces trzeba będzie od nowa powtarzać. Dobra, ja się biorę za montowanie tego wału i pokażę Wam resztę, jak to jest w całości zmontowane. Będziemy to później uruchamiali. Na pewno narzuca Wam się pytanie na usta, czym to uszczelnić. Moi drodzy, są sposoby. No. Można chylomarem, to jest taka uszczelka płynna. Można silikonem motoryzacyjnym, taki do wyższych temperatur. Oczywiście tu nie ma takich temperatur 300 stopni, ale są jakieś takie do 70 stopni. Ja używam takiego uszczelniacza masy uszczelniającej z CX80. Naprawdę dobra rzecz. Może kiedyś opowiem o tym produkcie i po prostu zobaczycie co i jak. Dobra, jak to uszczelnić, moi drodzy? Smarujemy malutką, taką cieniutką warstwę na odtłuszczoną powierzchnię oczywiście. Tego naprawdę musi być niewiele. Dlaczego niewiele? No, jeśli damy za dużo, wypłynie nam to wszystko do środka, a to są tak równe powierzchnie, że w niektórych przypadkach, jeśli byśmy po prostu złożyli to bez silikonu, też by to było szczelne. Ale wiadomo, że szczelniwo musi być, ponieważ no, silnik spalinowy musi być szczelny, żeby nie wyciekał z niego olej. W,
przypadku dwusuwa musi tu być szczelność, prawda? Także, moi drodzy, smarujmy bardzo. Widzicie, tego jest naprawdę bardzo mało. Wszystkie nadmiary tutaj z komory korbowej musimy wyciągnąć, ściągnąć. Teraz możemy przystąpić do składania. Ja to sobie zamknę teraz, poskładam. Będziemy składali to w całość. Jak widać, silnik złożony, skręcony. Zobaczcie, tutaj wystaje taka minimalna ilość tego szczelniwa. Ono i tak wypłynęło. Po prostu zostawiamy to do wyschnięcia. To akurat 24 godziny schnie. Więc po 24 godzinach można to albo zeskrobać, albo po prostu obciąć śmiało jakimś nożykiem. Albo zostawić, więc będziecie zawsze widzieli, że to jakieś szczelniwo było zastosowane. Także tak jak widać, wszystko działa, obraca się wał bez problemu. Teraz założę uszczelniacze, wprasuję. Założę układ elektryczny tutaj magneta. Albo nie, pierw może założę sobie cylinder z głowicą, żeby to było kompletnie już w tym miejscu akurat. Jeszcze jedna ważna taka uwaga. Warto jest przed montażem nasmarować tą wargę tutaj wewnętrzną uszczelniacza, żeby to miało jakiś poślizg albo oś, ten czop wału korbowego, żeby po prostu to się na początku nie zacierało, a później olej zrobi z paliwem resztę. Także poza tym i tak w uszczelniaczach jest teflon zawarty, który się ślizga i zapobiega zacieraniu się. Teraz taka dosyć ważna, istotna, może nie dosyć, ale bardzo, informacja, jak zamontować tłok, moi drodzy. Tłok w takim silniku dwusuwowym montujemy strzałką do wydechu. To na pewno w komentarzu się jeden kolega odezwie, że koniec i kropka, ale to i dobrze, bo teraz jest prawidłowo. W tamtym filmie też było prawidłowo. Powtarzam swoją, że tak powiem, swoją rację, że tamten zestaw w innym filmie był zamiennikiem i nie mógł być identycznie wykonany jak oryginał. A dlaczego, to już każdy chyba wie. Ważną rzeczą jest również, żeby taki cylinder w środku też posmarować troszeczkę olejem. Można wziąć na palec czysty tą gładź tej tulei cylindra, posmarować oczywiście, żeby było to nasmarowane. Jak widzicie, bardzo ładnie wszystko cichutko chodzi. I teraz założymy uszczelkę głowicy i dociągniemy głowicę z odpowiednią siłą. Tutaj chyba jest 16 Nm, bo to jest szóstka, także do 16 Nm, jak się nie mylę, te szpilki mają być dokręcone. Boże, ja mam jakiś ostatnio ciężki dzień, nie mogę się wysłowić. Dobra, ja dokręcam głowicę i lecimy dalej. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby te wszystkie powierzchnie były bardzo czyste. Muszą być oczyszczone co do joty, żeby tutaj nie zalegał żaden kurz, żaden brud, żaden farfucel, żeby to po prostu leżało tak jak należy. Także tak samo powierzchnie cylindra, jak i głowicy. Cylinder i głowica zamontowane na swoim miejscu, dociągnięte z odpowiednią siłą. Moi drodzy, zawsze po takim zabiegu kręcimy wałem, sprawdzając, czy nie ma jakichś zacięć, czy wszystko gładko pracuje. Także jeśli jest ok, można montować resztę, to znaczy układ zaponowy, poskładać to, gaźnik do tego zamontować i spróbujemy to uruchomić. Ja to po prostu już teraz poza planem poskładam wszystko. Widzieliście mniej więcej, jak to wygląda. Taki silnik, standardowy silnik dwusuwowy, także wszystko jak w każdym skuterze, czy w każdym innym agregacie z silnikiem dwusuwowym. Praktycznie silnik mamy poskładany w całość. Założyłem zawór membranowy, który teraz słychać, że pracuje. Nawet bez świecy, także bez problemu. Sprężanie mamy, jest kompresja. Silnik jest naprawdę jeszcze zdrowy, także żadnych elementów nie trzeba było wymienić, oprócz tych łożysk i uszczelniaczy. Moi drodzy, tutaj z tej strony został wypchnięty ten uszczelniacz. Dlaczego? Prawdopodobnie przez czas, który to stało, nie wiem, czy ktoś nie zakręcił kranika, gdzieś tam dostał się jakiś płyn. Klient opowiadał, że próbował to odpalać przez WD-40. Moi drodzy, jeśli chcecie robić takie zabiegi, to
no nie róbcie takich rzeczy, bo to wam nic nie da. No, sam silnik, jeśli nie pociągnie paliwa z gaźnika w odpowiedniej ilości przy uruchamianiu, to i tak nie odpali. Znaczy odpali na chwilę, ale zgaśnie, bo jeśli on już przy rozruchu takim normalnym nie odpala z gaźnika, to znaczy, że gaźnik jest zabrudzony. Podejrzewam, że prawdopodobnie tego płynu do uruchamiania, czy tego WD-40 za dużo się tam znalazło. No i przy próbie odpalenia ciśnienie pod tłokiem było tak wysokie, no żeby pchało ten słabszy z uszczelniacz z tej strony. No i co za tym idzie, później już nie było możliwe uruchomienie tego silnika. Mamy teraz zamontowane wszystkie uszczelniacze nowe, znaczy wszystkie dwa i dwa nowe łożyska. Tamte uszczelniacze naprawdę są wypracowane, jak widzieliście. Także przestrzegam przed tym, żeby nie używać żadnych środków do odpalania w takich małych silnikach. No, nawet nie powinno się samochodu tak uruchamiać, ani dużego silnika motocyklowego, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem tego, prawda? Także nie polecam tej metody odpalania. Lepiej udać się do fachowca, zlecić to fachowcowi. Fachowiec po prostu sprawdzi, co się tam dzieje. Na pewno będzie to tańsze i szybsze zrobione niż po prostu teraz taka robota, którą musieliśmy zrobić. Po prostu trzeba było to rozebrać na mak, wymienić części, a i tak dobrze się tak stało, bo te łożyska po prostu były do wymiany. Była na nich rdza i tak dalej. Zresztą zaraz pokażę. Zobaczcie, łożyska przyrdzewiałe. Chrupią, jakiś syf tam w nich jest, także no, grzech byłoby je założyć. Także łożyska wymieniłem na nowe, jak widzieliście zresztą, układ wydechowy wyczyszczony, także tyle. Składam to w całość, będziemy próbowali uruchamiać. Tak, generator zmontowany, stojan i wirnik zamontowany. Zamontowałem tu, jak zauważyliście, może te, albo nie zauważyliście, taki przepust gumowy z racji tego, że w oryginale nie było, a nie chciałbym, żeby te przewody się przetarły, chociaż one tutaj są zabezpieczone, ale trzeba dmuchać na zimno przy takich rzeczach, ponieważ gdyby nastąpiło jakieś zwarcie, nie wiadomo, jak by się to mogło wtedy skończyć, prawda? A przy niestety prądzie priority it's number one, jak się to mówi, więc trzeba uważać. Musimy jeszcze naprawić dodatkowo przewód uziemiający podłączony do tego. Klient nas prosił, ponieważ coś mu się tutaj stało. Tym przewodem zerwał się. Wszystko to ogarniemy. Na razie to odepnę, żeby tam się podpiąć. Poskładamy w całość, zamontujemy gaźnik, wszystkie elementy. No i co? Będziemy odpalali. Spróbujemy sprawdzić, czy to nam po prostu ruszy. Dobra. Widzimy się za chwileczkę, jak już będziemy mieli to poskładane w całość. I będziemy po prostu próbowali to uruchomić. Tak, jak widzicie, agregat mamy cały poskładany. Spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Włączamy ssanie, odpalamy. Jak widać, na ssaniu pracuje prawidłowo. Wyłączyłem ssanie w tym momencie. Albo silnik jest zimny, albo coś nie tak jeszcze jest, zaraz sprawdzimy. Jeszcze raz nastawimy. Pozwolimy mu pochodzić, żeby się zagrzał. Pochodził jakieś 10 minut. Mam nadzieję, że jest. A, zakończyło. To jest paliwo. Paliwo zakończone było, przepraszam. Wyłączę teraz sanie, zobaczymy, co się będzie działo. O, nie pracuje. Coś jeszcze nie tak chyba z gaźnikiem, który już był zresztą czyszczony wcześniej, na samym początku. Spróbuję go otworzyć, zobaczyć, co tam się dzieje. Wygląda mi na to, jakby ten silnik za mało paliwa dostawał bez ssania, więc sprawdzimy, co tam możemy zrobić. Więc tak, okazało się, że nasz agregat po prostu nie poleci, nie będzie pracował prawidłowo bez filtra powietrza, którego oczywiście nie było, bo cała skrzynka tutaj jest, że tak powiem, zgubiona. Ja tutaj zrobiłem taki filtr gąbkowy, który tutaj się dolega, to co tutaj zostaje, to akurat nie przepuszcza. Taka blacha to trzyma,
i wtedy po uruchomieniu po prostu zaczął pracować. Zaraz to pokażę. Ssanie wyłączone, pit zamontowany, wszystko jest ok, równe obroty. Sprawdzimy jeszcze napięcie, jakie generuje ten agregat. Mam nadzieję, że to widać. Volty, jak widzicie, sprawdzimy, czy coś zadziała. Próbujemy podłączyć opalarkę. Nie podłączymy. Podłączymy z racji tego, że moja opalarka ma inne wejście, ale mam jeszcze kątówkę, więc zaraz podejdę z szlifierką kątową, zobaczymy, jak to działa. Ten agregat ma wydajność 650 W, moja szlifierka ma pobór 720 W. Zobaczymy, jak to się będzie miało, czy w ogóle nam to ruszy. Podłączę, uruchomię agregat i sprawdzimy, czy ta szlifierka będzie pracowała i jak będzie zachowywał się agregat. Jak zauważyliście, po włączeniu szlifierki, po podłączeniu obciążenia do tego urządzenia, zaczęły mi minimalnie spadać obroty i za chwilę zaczęły te obroty sobie wzrastać. Właśnie teraz zaczął działać ten regulator odśrodkowy, regulator obrotów silnika, który podciąga obroty po spadku do odpowiednich, żeby wygenerować odpowiednie napięcie, no i żeby to urządzenie pracowało bez zarzutu. Moi drodzy, jak wiadomo, zaczęliśmy prowadzić serwis urządzeń budowlanych, urządzeń ogrodniczych, nie tylko dlatego, że nie mamy roboty w motoryzacji, ale tylko dlatego, że są pytania, czy naprawiamy, więc postanowiliśmy poszerzyć, że tak powiem, nasz zakres usług. Naprawiamy również agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, ubijarki. Moi drodzy, jeśli film się Wam podobał, zapraszam do subskrybowania. Jeśli Wam się podoba, łapka w górę oczywiście. No i do następnego zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.